Odbywa się wstępna produkcja ropy ze złoża B8. Historycznie dla grupy LOTOS jest to pierwsza ropa, dlatego że wcześniejsze złoże, złoże B3, zagospodarowane było jeszcze wtedy, kiedy Petrobaltic nie należał do grupy. Także chwila jest na pewno historyczna. Myślimy o tym, aby w przyszłym roku dotarła tu platforma Petrobaltic, przebudowana jako centrum produkcyjne i poprowadziła eksploatację do lat 30. Zagospodarowanie złoża B8, jeśli chodzi o strukturę tego posadowienia otworów na tym złożu, jest stosunkowo inne do poprzedniego złoża B3. Odwierciliśmy otwory w centrum złoża, 6 otworów, które odchodzą z tego miejsca, w którym w tej chwili stoimy, w różne strony świata, pod dnem morza, do nawet 3 km głębokości, a odległości do 1,5 km od tej platformy. Otwory zawadniające, które odwierciliśmy po konturze tego złoża, czyli po zewnętrznej stronie dookoła. Zmieniło to całkowicie nasze podejście do sposobu eksploatacji i efektywnego zagospodarowania w porównaniu do poprzednich naszych złóż.